Witamy Państwa i wakacje przeleciały, bo to już ostatnie nasze sierpniowe spotkanie z Państwem, ale za to będzie smakowite. Obiecujemy to Państwu wraz z Rafałem Mościckim. Dzień dobry, Rafale, witam Cię bardzo serdecznie. Zacznie się wrzesień, pojedziemy do restauracji, będziemy zamawiać rosół pewnie w śląskiej kuchni na dobrym bulionie, a bulion to też inne rolady, kluski śląskie i wiele innych, i mądrokapusta, także myślę, że tutaj to wszystko po Festiwalu Smaku, zwłaszcza po Polo, to my jesteśmy tutaj już, tak powiem... Przygotowani do dobrego dania filmowego. Tak, bulion i inne namiętności. Tak, to jest chyba najdłużej wyczekiwany film, którego premiera się odkładała. No właśnie, bo to już ponad rok jest od premiery. A to jest film, który trzeba obowiązkowo połączyć z kuchnią. Nie wolno iść na niego głodnym, absolutnie, bo cierpienie, jakiego dozna człowiek, który będzie się... No, jak się przez 40 minut gotuje na obrazie filmowym. 40, no i rzadko można powiedzieć o filmie, że oddziaływuje na wszystkie zmysły. Ten film oddziaływuje na wszystkie zmysły, naprawdę. A teraz by się przydało kino takie 7D, prawda? Gdzie myślę, że tutaj nawet nie trzeba 7D. Te zapachy, my sobie odpamiętujemy te zapachy, my sobie odpamiętujemy nawet smaki, patrząc na to wszystko. I jak gdyby idziemy za tym, ta cieknąca ślinka to nie jest wcale nic ten. Tam się gotuje wszystko. Tam są buliony, przepiórki, turboty, warzywa z własnego ogródka. Więc myślę, że to, co wyprawiają bohaterowie w kuchni, no to zasługuje na niesamowitą uwagę. I chciałby się powiedzieć, nie trzeba wymyślnych efektów filmowych, nie trzeba kosmicznych strzelanin, by wciągnąć widza w 2 godziny. I jak to francuski Wietnamczyk robi po raz kolejny, bo mówimy oczywiście o Anne Hung Tranie, to jest niesamowite. No tak, to jest niesamowite, tym bardziej, że on dobiera sobie wspaniałych aktorów. Juliette Binoche i Benoît Magimel to są aktorzy z krwi i kości, którzy po prostu potrafią przenieść to. Nie potrzeba kuchni molekularnej, współczesnych czasów, tylko sięgamy parę wieków wstecz i w zasadzie do kuchni gotowanej na, powiedzmy sobie, gdzieś na prowincji, z którą można wyjść na podwórko, ustawić stoły i ta kuchnia, która jest tak piękna, tak surowa, naturalna, no, unosi nas. No i do tego dochodzą te namiętności. Czyli 20 no właśnie, lat... chciałem powiedzieć, że mamy w tym obrazie 2 namiętności. Bo to jest ta namiętność kulinarna, a jednocześnie namiętność, która rodzi się w relacjach obojga bohaterów, a ona z każdej strony jest zupełnie też inna. Tak. Jest ze strony kobiety i ze strony mężczyzny. Prawda? No i jeżeli można powiedzieć, użyć tego przesłania przez żołądek do serca, to ono tam się odzywa cały czas. Nie? I myślę, że 20 lat, bo chyba 20 lat wspólnej pracy, oni ze sobą gotują, tworzą, zaskakują się tymi potrawami, no to jest coś, co czym oni się wyrażają. Czasami może to jest smutne, bo nie ma przestrzeni na wyrażenie miłości takiej wprost, ale oni czują to, bo jak gdyby można swoją pasją, miłością do gotowania oddać też wiele rzeczy. I przez żołądek do serca to naprawdę jest. Po raz kolejny chyba przyznasz, że jedzenie jest przecież bohaterem wielu filmów znanych, ogromnych, wielkich przebojów kina, nie tylko, ale wielkich reżyserów, prawda? I ono potrafi, ta kuchnia w cudzysłowie i to jedzenie, wzbudzić emocje widzów, ale i krytyków filmowych, bo przecież mówimy o nagradzanym reżyserze, nagradzanym filmie, a jednocześnie, co jest ważne, bardzo nagradzanym przez widzów po obejrzeniu. No tak. No, myślę, że to jest ten posiłek, na który warto poczekać, nie? Ja na początku trochę się denerwowałem, że ten film nie wchodzi na ekrany kin, ale myślę, że to napięcie też sensownie rosło, nie? My czekamy na coś, czym na 100% nie będziemy zawiedzeni, więc jeżeli ktoś czekał na piękny film, no to doczeka się tego filmu i doczeka się filmu, który opowiada mnóstwo historii i mieści wszystko w sobie, więc myślę, że to jest takie kino kompletne. No i dodajmy jeszcze też, żeby oddać cześć wszystkim twórcom, że podstawą tego filmu też jest książka, bo często ostatnio też mówimy, no że tak. Jednak pierwowzór literacki też odgrywa istotną rolę. No tak, bo odtwarzanie tych przepisów, jak gdyby sięganie po to wszystko, no to jest źródło francuskiej kuchni tak naprawdę. No, mówimy o tym, że to jest najlepsza kuchnia na świecie i tutaj o tym się przekonamy, skąd się wzięła ta pasja Francuzów do gotowania, do kuchni i do żywienia.
bo to nie jest takie oczywiste. No, tu mówiłem oczywiście o tej książce Marcela Ruffa Życie i pasja Dodana Buffon, tak. Prawda? Bo to jest to, co nas przenosi książkowo do XIX wieku i później przenosi nas na film. I to jest fajne, że po raz kolejny An Hung Tran trafia, bo za chwilę zmierzam do naszego pytania konkursowego. Natomiast to też jest niezwykła postać, jeśli chodzi o reżysera, który zadomowił się we Francji, chociaż oczywiście przecież Francuzem z urodzenia nie jest. No tak, ucieka i to jest też niesamowite, bo bardzo ciężko jest robić filmy poza swoimi korzeniami, poza swoim światem. On jest Wietnamczykiem i ma, że tak powiem, pełne prawo tęsknić za ojczyzną i tworzyć filmy o... Tak, on wyjeżdżał przecież, pamiętasz, tak, po to, żeby spróbować robić zdjęcia. Nawet nie udało mu się w Wietnamie niektórych zdjęć zrealizować, prawda, do swoich filmów. No to dobrze, to skoro już weszliśmy na pole An Hung Trana, to nasz gość ma dla Państwa pytanie konkursowe. Uważnie teraz Państwo się przysłuchajcie, bo odpowiedź, no myślę, że tym razem chyba tak do końca łatwa nie będzie. No nie będzie do końca łatwa, trzeba będzie troszeczkę pogotować sobie, poszperać sobie w internecie, poszperać sobie, żeby odnaleźć trzy tytuły w zasadzie, bo mówimy o trylogii, trzy tytuły przepięknych filmów, nagradzanych zresztą An Hung Trana, także myślę, że to jest to, co warto sobie wyszperać przed bulionem. Przypominamy Państwu, tu chodzi o taką trylogię wietnamską, tak, jak się nazywa te trzy filmy. Wymieńcie Państwo te tytuły i wtedy piszcie do nas pod adres czasnaseans@czasnaopole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi oczywiście honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć kin Helios. Zapraszamy Państwa do tradycyjnej zabawy. Natomiast wracając do kina i do filmu, powiedziałeś o wspaniałych aktorach, których on zatrudnia, ale kogo on by nie zatrudnił, bo i w Zapachu zielonej papai dostajemy nagle zupełnie, on daje nam na świat obraz właśnie aktorów, którzy u niego grają. Tutaj ma do dyspozycji, tak jak wspomniałeś, no świetne francuskie aktorstwo i kobiece, i męskie. I to jest na pewno ogromna, mocna strona tego filmu. Tak, ja myślę, że ja z radością czekałem na film, żeby zobaczyć i Juliette Binoche, i Benoît Magimela, no w tak pięknej poetyckiej rzeczy, jaką jest Bulion Inne Namiętności, i zobaczyć to. Nie, to jest coś, czego się nie da pisać. To jest ta druga warstwa, którą będziemy odkrywać, czyli to wspaniałe aktorstwo, które odda też inne zmysły, znaczy które nakarmi też inne zmysły niż tylko węch, smak. I to, co oczy widzą, i to, co uszy, nasze serce będzie też szczęśliwe. Zastanawiałem się, czy widzowie wychodząc z tego filmu nie będą chcieli spróbować w cudzysłowie przepisów kulinarnych, które tam na ekranie są stworzone, i spróbować samemu ugotować. To tak jak oglądamy mnóstwo programów kulinarnych, znamy doskonale też przecież w naszej rzeczywistości znakomitych kucharzy, którzy proponują nam. Tutaj mamy francuskich kucharzy i zastanawiam się, wiesz, czy po obejrzeniu całego filmu, ja też nie spróbuję może wypróbować tego przepisu, który oni nam serwują na ekranie. Myślę, że tak. Tym bardziej, że tam nie ma zbyt skomplikowanej kuchni. Tam jest po prostu ogień i inwencja twórcza, nie? I namiętność. Namiętność, dokładnie. Na te namiętności zapraszamy Państwa. Myślę, że ten film wzbudzi sporo pozytywnych reakcji. Gdyby Państwo chcieli się z nami nimi podzielić, to serdecznie oczywiście zapraszamy. No i te wakacje w takim wypadku zakończyliśmy smacznie, bo przyznasz szczerze, że to był ciekawy wakacyjny okres, jeśli chodzi o kino. Tak już podsumowując te 2 miesiące. To był bardzo ciekawy okres wakacyjny. Zachęcamy do chodzenia na polskie kino, bo Wróbel wciąż na ekranach, także myślę, że chodźmy na polskie kino, bo to polskie kino dzięki nam też jak gdyby żyje. No, mainstreamowe kino spisało się, jak mieliśmy w zeszłym roku Barbie i Oppenheimer, to teraz mamy Marvela z cudownym Deadpoolem Wolverinem i Romulusa Obcego, także myślę, że kino się spisało i myślę, że kiniarze też się cieszą, bo te kina były pełne na wakacje. Drodzy Państwo, my zapraszamy na nasze kolejne spotkania już po wakacyjne. Nic się nie zmienia, więc czas na seans powraci już dla Państwa za tydzień. Rafał Mościcki naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za spotkanie. A Państwa zapraszam na kolejny filmowy seans.